mi się wydaje. Jak ci się wydało? Piłaś? Normalnie! Przecież wypiłaś piwo i jedziesz samochodem? Nie. Jak nie? Jak daj mi spokój? No chyba nie popijaku, kurde, popijaj samochód. Nie. Co nie? Popijaku to trzeba być pijane. Ale wypiłaś piwo, nie możesz prawie piwo. Nie. Teraz dopiero wypiję piwo. No nie, czuję się potwierdza to, co mówię. No, kurde. No, bez przestań. Jest to gorsze niż babcia. Co gorsze niż babcia? Wypiłaś, kurde, co najmniej jedno piwo i pojechałeś samochodem. Ja pierdzielę. Kurde, nie. A komuś się zbiera się w uczynku do mycia i... Wszystko. Co jest to? Słyszałeś miesiaczku? Kubuś, ja cię proszę, idź, jest późna pora, no nie, no synek, proszę i umyć się do łóżeczka, tak? Ale umyj się, a nie, że skoczysz, zbierasz do mycia. Słuchaj. Jak wyjść tam, to nie zrobię, jak się... Słuchaj. Ja mam w ogóle tutaj takie pytanie. Tak. O której jest to, jak wróciłaś? Ja nie pamiętam, bo to miałam. O co do pierwszej można? No nie, a co do pierwszej to nie mogłem wrócić, bo ja co do pierwszej nie stałem. Jak to jest? Ja przyszłam z tobą, akurat miałem drzemkę, ale... Tomek! Ale mam ciebie. To trzeba było przejść tam i siedzieć z nami, bo... Ale my miałem... odwieźć Karolinę i wróciłeś się. Wiesz co? Poszedłem mi zęby. I spadłem swoje spodnie. Podniosłem je. Się zlałaś po pijaku te spodnie. To całe mokre były. Znalazłam je. No niestety mam pewien problem, musiałam je wyrzucać. Dla mnie to było tak, jakbyś albo się zlała, albo siedziała na mokrym, nie wiem, na trawie, albo w kałuży. Niestety powiem tak, jeśli ma hemoroid, to się ma pewien problem, o którym nie znam, to nie wyobrażasz. A w ogóle muszę powiedzieć, że ja wróciłem, byłem gdzieś po 12. Nie gadaj, bo ja mam po tobie i słuchałem. Byłem przed 12, jeszcze wyszedłem na parach. To tak kurwa mi rzucałaś, że był cię tutaj słuchać, nie? Więc ci sąsiedzi też mają na pewno zdanie, to mam wyrobione, bo twoje kurwy, to po prostu ja myślałem, że to jest śmiech, bo tam w tej skórze, kurde. Ja pierdolę. Więc... rewelacja jest to, że pan z pięcioma fakultetami, z paniami, które mają po fakultetu, siedzi i jak murarz rzuca kurwami, bo świrek przy tym mówię ja, no nie, to jest możliwe. No czy tak twierdzisz, a? Zawsze podkreślasz swoje wykształcenie, które... Ja? Twoją kulturą mi idzie w parę, no już nie mówię, że... Ja? To ty podkreślasz moje kształcenie, ja nigdy go nie podkreślałam. O, ja... Jedyna, że coś porównywałam, a ty to tak brałeś, jakbyś miał kompleksy. Ja nigdy nie miałam tego kształcenia, to jest to pieniędzy. Nie mam żadnych kompleksów, jeśli chodzi o twoje wykształcenie, bo dla mnie to jest żaden problem. Natomiast... Ty, ale to tak samo, jak do... ja nie myślę o wykształceniu i o pieniądzach. W taki sposób, jak ty tutaj mi wiesz. W każdym razie jako nauczycielka, bo tam ja rozumiem, że Zosia gdzieś tam spała, to one tak nie klęły, ale ciebie było na pewno słychać, nie? Tak jak i Rafa, ja pierdzielę, naprawdę. Na pewno nie wolę, w kudu pierwszy. Dobra, nie wiem.
która była wobec do tego życia, bo chyba dzwonił jeszcze do mnie panter, to się też nie było, poza tym stołek. Zostawiam szeroko całą kurtkę, bo to tylko tyle stawiam, że Karolina mnie to przywiozła, zresztą Karolina odwiozła. Nie wiem, o której, która to była, na którym było późno. Bo ja nie miałam siły, bo to tak mnie wzięło, bo tutaj po jednym tym napisku już miałam bombę, nie? Mam słabą głowę i małą minę. Ty masz słabą głowę. Jakby piłyście wtedy z Kariną Podero 70. No tak, ale to było inne czasy, bo było dużo przejściów tego czasu. No było dużo przejściów. Czas Stefan miał takie gały, niemożliwe, nie? I jeszcze by piłyście nalewkę. Co? Gdzie tą nalewkę? Jeszcze ktoś tam jeszcze do tego wyrąbał. Co czy nie? Jaką kurde nalewkę? Wczoraj? Wtedy to był właśnie taki Stefan Opogara. Stefan to jest taki tyko. Bo byśmy miały tylko to, że miałem swoje znowu 7, żeśmy wypiły. To coś gada, a potem spierdziela jak taki tchórz, nie? Się boi tej Kariny, a kurde... A Karina go wykołuje tak jak... Akurat w to wierzę. No tak, bo tam byłeś tam i po raz sobie poprosiłeś Karolinę, więc nie czekaj się, nie. No to sugerujesz. Mówisz, że ja wiem, o której opuściłeś Karolinę. No bo któryś tam, no, bo kurtka, bo tylko ty dostałeś kurtkę, że to bardzo. Gdzie? Była kurtka. No u nich tam, uliczka tak zwana, w przyszłości. No to wiesz. Rozumiem. Ja chyba jeszcze to mają, chyba byłeś po drodze, no, że tak powiem. To siedziałyśmy jak takie trąby, co ty nam chcesz sugerować, że co zrobiłyśmy? Znaczy chodzi o to, że jak ja tam byłem. No bo wiesz, to po prostu stawił dwa kurtka zamknięta, przyszedł i była patent. Nie, no to ja tam byłem. Tylko ty kurtkę rzucałem, patent, no nie wiem, co dzieje. Ja wysłałem ci dwa telefony i ja tam byłem. Nie, no to jest. Ty myślisz, że jestem takim idiotą, żebym tam siedział? Zresztą ja nie miałem tam być. Ja byłem tutaj w domu, bo przyszedłem przed 12, dzieciaki były... No, a ja byłam tu do pierwszych. Tak myślę, że to przed pierwszą na pewno była. Oni mnie pamięć nie zawodzi. Bo ja tu mogłam wytrzymać, ja mam to do względu, tak mi się chciało spać w ogóle, nie? No ale to połałeś w takim razie, że to tak, poszłam na łąkę, ty? Znała się po pijaku, może. To na pewno się znałam, ale się nie znałam, znałam w porządku, kiedy... A polski ci przypadki nie spadły, wiem, że to się zdecydowanie jakby nawet spadły. Dlatego ty masz taki zwyczaj myszkowania i przeszukiwania. Nie, bo ty masz taki zwyczaj. Dobra, ty chcesz, ale nie kurde, masz mi tu do kolczyka przyczepić, kurde, klipa. Jakiego klipa? No nie wiem jakiego, no to kolwiek, jeżeli ktoś wie, do której wracam, o której ten Boże Święty. I widzisz, to jest... To co mówię, no teraz nie podam do pana tej godziny, no bo mówię, że nie, tylko ja jechałam szlakę i mi się powie, że jest taka sprawa. Wyszłam z sprawy. Tak, wyszłaś z sprawy, może po prostu za dużo piłaś ostatnio. Dlatego już rozgrywać się. No nie, to masz, że tak powiem, wytrenowanie, czyli nie wierzę, no tak? I tak popatrz w drugą stronę, że tak ja bym do tego nie robiła. Przestań się takie kurde głupoty robić, bo my to nie ma tego miany, które mi nazywali na słowie jedna, nie? Każdy wie, że według siebie, bo ja kurde poszłam do koleżanek i wróciłam. Każdy mnie kurde bomba wzięła w pracę i sama sobie nadała i miałam nie wyjść w pracę. No, wróciłam jedną i byłam kurde miała mi się góry kręciła. Dobra. Ej, ja kupiłam to samo, że nie lubi, kurde. Ja kupiłam tylko 1 litra i sok, bo wiedziałam ci, że może Karolina zawsze dużo, a ona tej kurde wyjść na serdecznie się mówiła. No i kawa. I przywiozło, tak, bo że piwa przywiozło chyba 8 piw, albo jeden tych. I piwa nic nie ruszył. I żeśmy te 1 litra włączyły, to jeszcze ty zostałeś poczęstowany z tej butelki. Brudne. Nie, kto ci takie coś powie? No chyba oszalałeś. Teraz już wszystko odmówiła. Bo się nasuwała. Czego się nasuwałeś? Tak ja nie powiedziałem. W ogóle
sobie kurde dobrze gadasz, ale co ty tak chyba instruujesz? Po prostu... Jeszcze. Dobra, się narąbała i się zlała. Tak, się zlała. I moje spokój z Pawłem. Ty myszko, to jedna. Sugerujesz, że sprawdziłem swoje spodnie w kroku, czy są no. Tak? Nie, to. Muszę sobie sprawdzać sobie, bo chcesz rozszczonej kurde przyczepić, nie wiem, na plecy mi kogoś położyć. Słuchaj. Nie, nie jest to, że taka. Zaraz w życiu zrobię. Nie, zrobię tak, nie. Zaraz w życiu zrobię. Nie, że cię dotykasz, bo jesteś dla mnie jakimś obrzydliwym, ale wiesz, co ci załatwiłem? Wariograf. Będę mogła wystąpić na wariografię. Tak jak chciałaś. Ty załatwiłem. Tak, tak. Powiedziałaś, że możesz wystąpić na wariografię. Załatwiłem to. W przyszłym tygodniu podam ci datę. No, to tak nie możesz sobie mówić, bo ja sobie mogę tak odbyć. Okej. A w ogóle? Będę mogła... Ja też jestem wariografem, przepraszam. No, wolę albo innego tego typu... Tutaj to jest sprawa, to jest, mogła się wykazać, że jesteś absolutnie niewinna. Nie ma problemu. Ale powinienem też uchwalić. Nie, no mówisz, wiesz, sprawa z panem Zawczykiem, która jest po prostu śmieszna. Ej, znaczy, w ogóle chcę się wykazać, no, ale że nie to mogę. Tak powiem, że jest śmieszne i o to chodzi. A w tej sprawie, że... Że nie tak odkąd to jest. A może się nie puściłaś, bo skoro nie jest homoseksualistą i skoro nie wiadomo co. No, też po ten wariograf podejdziesz. Nie, ale rzeczywiście, nie ma problemu. To proszę jeszcze się posłużyć przeszłymi sprawami, tak? Oraz poproszę pana bankowca. Ale i tak muszę wiedzieć, co to zawsze. Ja nie wierzę, nie to będzie jakaś kurwa Marcin, już widzę tam jak ten. Nie, to jest specjalistyczny instytucie. Poznaję. Nie ma problemu. I co go? No. No to czego ty wiesz? Nie, no bo wiem, nie ma możliwości wyjaśnienia sprawdzi. Tak. Podstawą każdego związku jest szczerość i uczciwość. Zawierać z kimś znajomość, która nie jest rzekomo groźna i nie jest znacząca, chowasz tą znajomość przede mną, zachowujesz się dziwnie, potem się okazuje, że ta znajomość się kończy, że już nic nie ma z nim kontaktu. Nagle się okazuje, że facet wie, że komunia przysyła się SMS-a, spodziewania, to jest dynamika i tak dalej. Za chwilę się okazuje, że ten facet przynosi się tu, że wasze życie molestuje, nagabuje. Za chwilę dzwoni policja, bo ktoś z kościoła dzwonił, że jesteś popełnił samobójstwo. I nie ma wyjaśnienia. To jest zupełnie się kupy nie trzyma. Znaczy, w moim przy sobie nic się kupy nie trzyma, bo ciągle coś dziwnego się dzieje. Takie przypadki, że ktoś w ogóle w głowie się nie mieści. Więc myślę, że to będzie dobry czas, żeby to wyjaśnić. Ale to nic nie wyjaśni, tak naprawdę. No nie wiem, bo wiesz, jeżeli się okaże, że na przykład tak no, rzeczywiście jest, jak mówisz, no to jest tak dziwne, że chyba nie grawać to pokaże, bo to wtedy to uwierzę i powiem, no dobra, po kurde. No. Ale ten wariograf to chciała poszukać ten wariograf. Bo twój wariograf to będzie twoim wariografem. To jest jakiś poważny. Nie o to chodzi. No, załatwiłem, ludzie są niezależni. Nie wiem w ogóle, jeśli to nie odchodzi, kto ma rację, a kto nie. Chodzimy. Cia. Wszystko. Jakie cia? No mówię, że tak powiem, ale sytuacji co najmniej, nie ciach. Nie mówię, że nie pytał. Jak ty byś mnie pytał, to będę miał ciśnienie, kurde, takie jak miałam przed wczoraj. Ja będę siedział na dole w samochodzie. To już tam fakt podróży z tobą. Będę miała ciśnienie 200, a nie na podstawie pulsu i czegoś innego. A to już znowu podróż na to. Tyle lat będą mieć i miała się. Tak naprawdę nic nie złego, normalnie nie było, tylko teraz w jakiś sposób to mnie podchodzisz.
to ja mam ciśnienie 200. I popatrz to przez pomoc. I tak zaraz, kurde, to i telefon będę wyszedł. Nie, zaraz, hospicjum jakiegoś niech tam szczerze, tak? Nie trzeba do mnie, myślę sobie, do tych punktowitości. Jedno ci mogę zagwarantować. Jedno ci mogę zagwarantować. Litości nie będzie. To jest jasne. Daj mi spokój. A co robi? Daj mi spokój, bo ja nie mam oczu, ja mam dziadostres i babostres i czerkostres, ludziostres. No ale dobrze, ty masz dziadostres, bo ja jestem jednym dziadów i efekt jest taki, że od 3 lat nie mam satysfakcji seksualnej. No ja no to za czasu... To co, rozmawiałem, uzgadniałem, to... To widocznie, mówisz do mnie w takim sposób jednak, że nie rozumiałam tego tak jak trzeba. To by się wydawało, że ja rozumiem, przestań ty się podcierać. Wiesz co, jesteś tak dziwnym człowiekiem, do którego trzeba odpowiednio... A nie masz telefon? Tutaj. To pokaż mi to. Proszę, gdzie masz to? Bo to jest nagrywanie, się zwierzę, nad ranem kurwa masz, a ty to zawołasz. A ty kurna, to na Marsjansku, kurwa Marsja, grywałeś wtedy nad ranem, ja to pamiętam. Tu na to było. Jak prywity jakiś taki nagrywali, ja będzie mówię, kurwa, ty mi lecą, mówiłam od serca, to nie pasujemy do siebie, i to wiadomo jest od nas. To nie możesz takich rzeczy, kurde, robić, to by się kilka razy stworzył, ja bym się na swoje stworzyła. Za swoje, a nie na taki śmiech, tak? I tak. Robić ironiczne rzeczy. Jak masz dziadostręt i to ja rozumiem, że nie chcesz ze mną iść do łóżka i tak dalej. Może nie ma problemu. Ale... Jak nie ma problemu? Nie jest tak, problem. Bo moglibyśmy być przyjaciółmi, rozmawiać ze sobą. Nie, nie moglibyśmy być. Bo teraz później mi by zależało i nie mogę tego zrozumieć nigdy. Miałem pan zrozumieć, że ożeniłem się z babką, która nie chce ze mną, nie chciała nigdy ze mną chodzić do łóżka. Ciągle rozwiązała problemy i ciągle... Tak, 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 że tak powiem, chciałeś to. No, z mężczyzną. No dobrze, ale mieliście... Jesteś prawdziwym, kurde, samtyk. No to dobrze, ale ja nie jestem idiotką, byśmy się dogadali w tej sprawie, żeby te dzieci jakoś ochędożyć, kurde, i bym miała lepiej niż teraz. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, a ty tego nie wiesz, ja to jest, kiedy nie ma ojca i to mnie trzymało na przy... Ale ty byś był z nimi, bo twój to cię olał po prostu i na niej, kurde, robił z niego bohatera, on cię olał. Bo by chciał, żeby kurna dotarł, by poszedł do szkoły, poza twoją matką, by stanął i powiedział tak, synu, przyszedłem, ona, kurde, nie mogę się z nią dogadać, ale przyszedłem pod szkołę. Jego sprawa trudną, ale ja taki nie będę i nie zamierzałem takiej wiedzy. Jedyną osobą, która mi w tym przeszkadzała, to nasz tej. Żebym był normalny facetem i normalnie funkcjonował, bo to podstawą małżeństwa jest seks, no jeżeli nie ma seksu, nie ma małżeństwa, no ale... No dobra, ale rozumiem jedno, że nie może być seksu, ja w ogóle bez seksu nie mogę być, jeżeli znam takie to, no właśnie. No podstawa, to jest podstawowe, co ci powiedzieć. Ręce złożone. A poniekąd, tak, to ja wiem o tym, ale poniekąd, ale to był ten obrót taki. No słuchaj, to ty nikomu nie tych moich ruchów, kurde, to jest jakaś mituna, co ty robisz, no. Poza tym... Nie powiem tego, ale
czy to jest pierwszy raz? Czy on po roku się u nas zjawił do tego, że coś robi? Ja miałem się zjawić po tygodniu. Czy ja klikiem tutaj wiele? Zawsze nie stawiam w ogóle wtedy jego problem, a nie mój. Jacek zrobił nam to, te rzeczy i jeszcze się nie zgłosił po kasy, mimo że dwa razy do niego dzwoniłem. Ja co mam z tym zrobić? Wszyscy razem, chyba tyle razy, nie powiedzieliśmy, kurwa, to jest pobito. No to jest po prostu obłęd. Kurwa, ja to jest ja tak nie wiem, słuchaj, ryczałem jak bardzo, kurde. Tak jeszcze może było słychać czasami Karolinę, chwilę Karolinę, ale ty się zdarłaś po prostu tego pętala, nie? Momentalnie, mówię, jasny, gdy co drugie słowo, kurwa, to jest po prostu koniec, nie? Ja się dziwię, bo ty tak świetnie, tak świetnie się tegowałaś, a tutaj, kurde, się okazuje, że ty wcale nie lepiej. Nie, nie, nie musisz popierać, bo kiedyś jak szef, no ale wiesz, to nie jest moja sprawa, kurde, nie to tam wali, kurde. No dobrze, że to nie jest pan sprawa, więc to też nie podkuje. I chciałem pan, że mnie zabijać, nie? Jak się zabijam? Czym się zabijam? Ciśnienie, nie chcę na to. Znaczy, ciśnienie, dlatego, że słuchaj, to nie moja wina, że masz takie ciśnienie, jak masz takie ciśnienie, to że i tak, żebyś nie miał problemu po prostu, bo trzeba było być szczery, normalnie rozmawiać, więc jak z tobą długo jestem, to nigdy nic szczerego nie powiedziałaś tak naprawdę. Ciągle jakieś matactwa, kłamstwa, albo wycieczka do Turcji, gdzie nic nie jest, nie jest w porządku, tak naprawdę. A jest, kurde, zbale będę zmanipulować, a ten dwa razy tak, w ten sposób. Czy tylko po 6 latach, to możesz przestać. Nie, to jest po prostu tylko dowód na to, że ty jakbyś chciała, to możesz mnie porobić jak posta. O tym to jakby. No. Wsiada papier w samochód i na drugi tego karabinera jeszcze w Turcji. Nic nawet nie wie, nie? To jest po prostu dowód na to, że jesteś tak trwałą manipulacją, że możesz po prostu wszystko zrobić, nie? Co? Kochaj, wierzę. To jest akurat takim człowiekiem, którego łatwo, jeszcze łatwiej porobić zadanie, bo jest na inny, no ale to już tak mi na parka właśnie. Cześć, przestań. To jest koniec. Czego? To co mówisz? Nie ma sensu. Zajmę z tych kwestii, jak to wszystko ułożyć. Ja jeszcze zajmę się, bo, tak, ale ja będę chciał rozmawiać z tobą przy świadkach, bo... No dobrze, proszę bardzo, chcę, żeby, chcę, żeby w tym tygodniu... Chcę, żeby w przyszłym tygodniu przyjechał twój brat, ciocia Basia, ciotka Hanka, twoi rodzice, przyjdziemy i będziemy rozmawiali. Bo chcę, żeby to było przy świadkach, bo oni... są w jakiś tam sposób nastawieni. Ja wziąłem wszystko na kolonii, kurwa, nikt za tym nie podszedł, nikt ze mną nie rozmawiał, tu jakbym był gościem, kurwa, najgorszym. Aha, to podziękuję sobie. Wszyscy mnie pytali, bo przecież to jest temacie, nikt nic nie wiedział. Wszystko mi tam Tomkowi mówią, nie wygląda jak Bóg mówi i w ogóle to nie był na wszystkich dupie, nie? I ten. I ja uważam, że jest wersja inna, to jest twoja robota. Ja sobie to wszystko usiądziemy, wyjaśnimy i koniec. I tutaj, i na tej kamerze będziemy coś tam ewentualnie próbowali budować. Także... No to jest też mogę zrobić, proszę bardzo, oczywiście, ale... W tej rodzinie nie ma tradycji rozmowy. Widzę, jakie treści ty musiałaś twojej mamie przekazać, że ona, że się znęcam nad tobą. Już małe włosy by z czymś wypaliła, nie wiem, z czym chodzili, dlatego ją pewnie podtrzymała. I ewidentnie jest jakaś sprawa, jakaś historia. Usiądziemy, pogadamy. Jeśli ktoś coś do mnie ma, jeśli uważa, że się źle traktuje, proszę bardzo, wyjaśnimy to sobie i koniec. A chcę, żeby nie zapraszał nikogo, kto jest mógł być ze mną, bo nie mam takich krewnych, ale na przykład uważał, że oczywiście wasza jest twoją krzesną, więc powinna być. No brat oczywiście, rodzice jest jasna. No i ciotka Hanka jest to osoba z tobą związana, którą uważał za osobę przede wszystkim z charakterem i z pełnym tego sukcesu moralnym, żeby ewentualnie była jako taki obserwator niezależny
w zasadzie z tobą związane. Nie zapraszam nikogo, kto będzie w domu. Wiesz, twoja mama też była tak strasznie ze mną związana i w ciągu jednej właśnie 5 minut załatwiła sprawę z panem, nie? Także... Tomek, ale o co ci chodzi tak naprawdę? Co ty chcesz od nich, od tych ludzi? Ja chcę, żeby oni byli przy naszej rozmowie, bo ty byś za jakieś powiedzmy... Gdzie byś nasz ja nie widzę powodu, ja nie widzę z tym problemu, bo ty potem powiesz, że ja powiedziałem tak, albo zrobiłem tak, albo jeszcze to, albo jeszcze nie wiadomo co. Chcę, żeby było tak. Nasze małżeństwo się rozpada. Jest ewentualnie na szansę naprawić, ale nie będę już więcej dyskutował z tobą samą, ponieważ do ciebie nic nie dociera i ja chcę wiedzieć, czy to, co ja mówię, jest też niejasne dla tych ludzi. Jeżeli to jest niejasne dla tych ludzi, no to w takim razie zbijam manele i się pakuję i jadę na Antarktydę. Zgadzasz się? No. O, zawsze można się mówić na środę. Mówię, może... A powiem to taki dyktatorski. Możemy się... Zresztą ty z tego. Jak mają ustalny taki ten, żeby mieli czas i... Ja nie widzę żadnego problemu. Powiedziałem po prostu o takich, a nie innych. Ale wiesz co? Chyba, że to świata w ogóle. To z czego kurna? Wiesz co, w każdym zdaniu kurna, a jak jesteś w gronie koleżanek, to kurwa. Tylko kurna, za kurna. Poziom reprezentujesz w ogóle. To kurna i kurna. I kurna. Tak coś normalnego, bez takiego czegoś. Takie zdanie bez tego. Ja bym chciał, nie znaczy na tym, żeby się właśnie ta kleła, ale jeżeli nie kleła, ale jeżeli wiesz, to drugie słowo masz kurde, no to nie w ogóle. Ten na poziom. Tak się zawsze kończyły nasze rozmowy zawsze kończyły się bezsensem i brakiem tego, co jest dziwne, że przez rok czasu byliśmy tutaj w tym i w jednym miejscu się nie możemy dogadać. Który z nas ma strasznego pałca w sobie, kurde, i ja się do tego nie poczuwam. No właśnie o to chodzi, nie? Bo no nie ma opcji. No dwoje ludzi siedzi rok w domu, oboje chorzy i zamiast się dogadać, wspierać i tak dalej. To mówię, że to jest lustro, kurde. Lustro, to nie lustro. No to? Co ty dostałeś? Ja taki coś, że tak powiem, taką aurę rozpaczał. Aurę rozpaczał, tak. Wiesz co? No tak, no, chodź, kurde, 18. Jakie 18? Nie wiem, bo to one nie mają rozumów. Nie wiem jakie, to jest imaginacja. Ty masz imaginacjami, że w ogóle masz bardzo duże doświadczenie i ten i rozstrzał w tych kwestiach. I wydaje mi się, że te imaginacje to bardziej są ponad realność w tym przypadku, tylko że ja nie mam z tym styczności i nie wiem w ogóle, co się tam dzieje. I być może masz tą, tak jak mówiłeś, masz tą świat bogaty tam tego, ale ja nigdy nie byłem nawet przed bramą zaproszony. No, ale... No po prostu omówmy takie spotkanie, bo... Bo to, że ja chcę mieć świadków moich z tobą rozmowy, a nie, że będzie potem po całej rodzinie każdy będzie miał inną wersję i będzie coś innego słyszał, coś innego widział, a na końcu się okaże, że jeszcze dokonałem jakiejś przemocy i znęcałem się nad tobą, wyrywając ci włosy i dopuszczałem tak jak ty dam tutaj twojej żonie, nie? Bo w moim... Bardziej zaskakujące jest to. No. Czy ty...
Ja ludzie mówię, kurna, spokojnie, nie atakuję, kurna, nie. Ty nie atakujesz, na co dzień tym, że ci rozwaliłem telefon, że ci rozwaliłem drugi telefon, że czemu coś ci zrobiłem i zdołem. Telefony nie majstrowały za nas to takiego na świat i telefon i wiesz i coś tam. Ja mówię, kurde, będzie kurde na tarczy i kurde ci pieca nałóż. Ja wiem, coś tam robię, nie dopasuwać. Wiesz co, to trzeba być naprawdę ograniczony psychicznie, żeby i umysłowo, żeby. No tak, to nie ma żadnych szans, nie ma sensu. Że ja się dobra, telefon. I kurde i no, nie zadzę. Jeżeli ty mówisz, ja dzwonię do ciebie i mówię ci, że mi wciągnęło kartę, bo PIN był zły, a ty mówisz, że ja ci PIN nie zmieniłam, no to trzeba być, wiesz, sposób myślenia jasny, no. Ja nie powiedziałem, że ty PIN zmieniłam. No to mi dzwonisz? No to ci powiedziałem, że powiedzieć ci, że nie miałem karty. No to jest chyba normalne, że wciągnęło kartę, no dzwonię do ciebie. To wiesz, że albo, wiesz, to jest taka opijana, albo na szpana. Tak. Nie poczekamy, bo teraz powiem, że cię uderzyłem. Oczywiście. No, no to i tak zrobiłeś. I kurde, mówiłaś idiotka do mnie. Przykuwie takie tak chce walić. Mi krzywdy nie robisz. Po mnie możesz jeździć. Znaczy krzywdy mi robisz, ale przykuwie. Przykuwie takie tak chce. Matka, zareagowałaś na to, a jak twoja matka waliła takie numery, to nawet nie siedziałaś jak Krusia. Czy kubie. I to było dopiero. I to się nie wzruszyło, że takie rzeczy zdarzała twoja matka. To jest w ogóle niewydolność taka wychowawcza, że to jest w głowie się nie mieści. Coś takiego powiedzieć przy dziecku, kurde, jeszcze dobrze, bo nie słucha. Ja pierdzie. A ty masz do mnie pretensje, że ten. Pomijają? Nie. Dobrze, możesz sobie podać ręce. Równo walicie. Ona wali, ty walisz. Ale ty reagujesz, kiedy ja... Nie, ja mam rację, bo piłaś piwo i pojechałeś samochodem. I to jest wszystko na ten temat. A twoja matka nie miała racji? To było kurde na zmierzyć. Ja więcej chciałam zmierzyć, ile bym miała. Ile mierzył, kurde. Pomarańczowe, kurde, najwyżej. A nie. Nawet nie. Co ja po prostu za mną? Muszę tam rozmawiać i to wszystkie na to tu za mną łazisz. Czego ode mnie chcesz? No to się chodzi. No to jest tak, kurde. Dokończ. Ale nie rozumiem, o co ci chodzi. No ja wiem, że ty nie rozumiesz, o co ci o to mi chodzi. Ale ja dobrze tłumaczysz, bo ja mam chciał. Ja dobrze tłumaczę. No ale ty się na mnie, ja nie rozumiem tego, co ty do mnie widzisz, ty mówisz nie tak jak trzeba. Jak nie tak jak trzeba? Ja mówię zawczasu, kurde, żeby się żegnać to. Słuchaj, jesteś naćpana. Moim zdaniem jesteś naćpana. Moim zdaniem, kurde, to ty spędnochołem kurde czpacie. Równo. No pewnie, palimy trawę, kurde. No, no. Na łąkach. No, a ja to kurna palę. To jest. No tam jest też na śniadanie. Mogę naśniadać ci góry, bo mać na to, co tam zabrał. Zabatką szkołam na przyszłość. Na ileś narkotyków. Przykro. Proszę. Mam kurwa marnować? Ja wiem, co mogę mówić. Ale to będzie złotek? O, będę miał. Ja pierdolę, dobra. No zaproponowała się. Ja
No to zaproponowałaś i teraz mówisz, że jestem głupi. A co ty jesteś głupi, jak to zaproponowałaś? Nie, z tobą naprawdę. Przepraszam tylko. Weź przeczytaj, o co to chodzi, bo ja nie wiem. Proszę, że za barska było. Zabierz tą rękę. Zjeżdżaj. Ja mówię, kurwa, to! I to by było na tyle.